Na koniec nietypowa sąsiedzka wizyta. Mieszkanka chorzowa znalazła w swojej toalecie naprawdę dużego węża. Przeszedł kanalizacją z lokum obok. Kobieta miała w swoim domu nie dość, że rzadko spotykanego gościa, to jeszcze dostał się w bardzo nietypowy sposób. Kiedy weszła do Łazienki, zobaczyła 2,5-metrowego pytona siatkowego. Skąd się wziął? Przeszedł rurami z sąsiedniego mieszkania. Interweniowała Straż Miejska, a potem firma odławiająca dzikie zwierzęta. Ostatecznie pyton trafił z powrotem do swojego domu. Rada dla właściciela gada: Zmiana kostek zapachowych w toalecie może rozwiązać problem wycieczek. Ewidentnie jego wąż to koneser.